Witam wszystkich oglądających bardzo serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu Znani nam nieznani. Dziś moim gościem jest aktorka Joanna Orlańska. Witam serdecznie. Witam cię bardzo serdecznie i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. No, jestem szczęśliwa, że mogę tu gościć u ciebie. Ja się przygotowując się do naszego wywiadu zobaczyłem listę projektów, produkcji, w których ostatnio brałaś udział albo w których teraz bierzesz udział i muszę ci przyznać, że bardzo pozytywnie się zdziwiłem i zaskoczyło mnie to, że tego jest aż tyle. Na nudę chyba nie możesz teraz narzekać. Rzeczywiście teraz miałam taki gorący okres. Właśnie jestem po zdjęciach, bezpośrednio po zdjęciach do najnowszego filmu Magdaleny Piekarz, Zbliżenia. I to już nasze trzecie spotkanie z tą reżyserką, bo wcześniej pracowałam w Senności z nią i w Pręgach grałam mały epizod. Natomiast teraz gram pierwszoplanową rolę i taką rolę, która jest bardzo mi bliska. I są też seriale. Są jeszcze seriale. To jest jakby taka odskocznia po tych cięższych projektach, które jednak są projektami filmowymi dość mocno emocjonującymi mnie i takimi, można powiedzieć, o dość ciężkiej tematyce. Natomiast seriale, no wiadomo, to jest rozrywka, to jest no też część mojej pracy. Mhm. No mimo tego, że dużo grasz, że dużo jest tych produkcji, to nie wyskakujesz z każdej okładki, każdego kolorowego magazynu i zastanawiam się, dlaczego tak jest. Czy to jest tak, że ty nie chcesz, czy może media bardziej interesują te skandale i plotki, których nie ma wokół ciebie, a nie praca zawodowa? Ja myślę, że jedno i drugie. To znaczy raz ja, przez to, że jestem ciągle zapracowana, to ja też nie mam czasu biegać po imprezach, po bankietach, a tak naprawdę to tam jakby się buduje swój medialny wizerunek. Dzisiaj najważniejsze jest to, w czym ja przyjdę ubrana na premierę. Jakie będę miała buty, od jakiego projektanta pożyczoną torebkę bądź sukienkę, z kim się aktualnie rozwiodłam bądź spotykam. To jest świat, który kompletnie mnie nie interesuje. Jakby tak, ja rozumiem, że to jest też część show biznesu i że widzowie by chcieli widzieć w aktorach gwiazdy. Natomiast w Polsce jest taki dość wyraźny podział, bo tak naprawdę celebryci, a aktorzy to nie jest to samo i jest dość mocna przepaść, więc na byciu celebrytą mi nie zależy. Poza tym ja oprócz tego, że gram, też jestem matką i też prowadzę własną firmę. W związku z tym no, ten mój czas jest ograniczony. To jest jedna sprawa. Natomiast druga jest taka, że ja rzeczywiście w jakimś sensie jestem nudna dla mediów kolorowych. Dlatego, że od praktycznie 20 lat jestem związana z tym samym mężczyzną. W moim życiu nie ma skandali. W moim życiu jest raczej uczciwa praca. Nic się nie wydarzyło. Nie pochodzę z traumatycznego domu. Dzisiaj tak naprawdę no, media szukają tego newsa takiego... No, negatywnego również też, tak? Jakby sensacyjnego. A czy to nie jest trochę paradoks? Bo z jednej strony o aktorkach, które chodzą na bankiety, a nie grają, krytykuje się te aktorki. A z drugiej strony ktoś nie chodzi na bankiety, a gra, to o nim się nie mówi. No tak, no bo tak jak powiedziałam, to jest bardzo przykre, że tak naprawdę dzisiaj się nie mówi o projektach, o dobrych filmach, tylko się mówi o tej całej otoczce, o tym, czy ktoś jest piękny, czy ktoś jest młody, czy ktoś mówi dość szokujące rzeczy, bo media chcą wyciągnąć takie, prawda, z rozmowy momenty, na których mogliby się zaczepić i zbudować jakiegoś newsa. Mnie nigdy nie zależało też tak bardzo, powiem szczerze, i też nigdy o to nie zabiegałam i myślę, że wręcz... trochę mnie ten świat jakby nudzi, no bo oczywiście rozumiem, że w momencie, kiedy tak jak dzisiaj się tu spotykamy i rozmawiamy o projektach filmowych, czy wchodzi mój film na ekrany, czy ja właśnie skończyłam zdjęcia, no to jest fajny pretekst do rozmowy, tak? To jest jakiś punkt zaczepienia. Natomiast w momencie, kiedy ja nie pracuję, jakąś mam przerwę, no to przychodzenie i opowiadanie o tym, co myślę o sadzeniu kwiatów balkonowych, czy co myślę o silikonowych piersiach i tak dalej, no jest jakby dla mnie stratą czasu. Ty na szczęście należysz do grona tych, które grają i mają co grać. No jesteśmy świeżo po premierze filmu z twoim udziałem, filmu Ostatnie piętro, w którym zagrałaś jedną z głównych ról. Co dzieje się na tym tytułowym Ostatnim piętrze? Na Ostatnim piętrze mieszka sobie Derczyński, kapitan Derczyński wraz z rodziną, z żoną, z trójką dzieci. Wydaje się, że jest to taka rodzina i w zasadzie taki szczęśliwy świat. On jest kapitanem Wojska Polskiego, on nie pracuje, zajmuje się dziećmi i pozornie wszystko wygląda jakby spokojnie i to jest szczęśliwa rodzina. Tak naprawdę jak się przyjrzymy i odkryjemy tą kołderkę, no to się okaże, że mój mąż, kapitan Derczyński, jest osobą o dość skrajnych, konserwatywno, bym nawet powiedziała, nacjonalistycznych poglądach, które skrętnie skrywa. Natomiast w momencie, kiedy odkrywa przekręt czy jakieś nieprawidłowości u siebie w wojsku, dla którego poświęcił część swojego życia, jest to osoba bardzo prawa, uczciwa, to wydaje mu się, że jakby z tym problemem musi się podzielić ze swoimi przełożonymi. Zostaje odsunięty, żeby jakby nie rozpętywać afery. I pewien splot domysłów, okoliczności powoduje,
że on zaczyna po prostu zwyczajnie wariować, to znaczy, że jego poglądy zaczynają wypływać dość mocno na wierzch i stanowią zagrożenie dla jego rodziny i dla niego samego. Zamyka żonę, tak pokrótce jakby opowiem historię, zamyka żonę i dzieci z obawy, że im coś zagraża i początkowo żona też w to wierzy, że jakby jest pewne niebezpieczeństwo i Derczyński usiłuje nas przed pewnymi konsekwencjami ochronić, natomiast idzie potem o krok za daleko. I to jest taki film o tym, że jest bardzo cienka granica pomiędzy patriotyzmem a fanatyzmem, pomiędzy bliskością, miłością. Stawia takie pytania, czy można w imię miłości pozbawić kogoś na przykład wolności, prawda? Natomiast żona jest osobą, która jest wychowana w dość mocno katolickim systemie wartości i ona wierzy, że żona ma być przy mężu, niezależnie od wszystkiego. I to jest też dosyć kolejne ciekawe jakby pytanie, czy rzeczywiście ona powinna być po stronie męża do końca, czy powinna z nim być. Kiedy się orientuje, że coś z nim jest nie tak i że rzeczywiście ta granica jest przekroczona, jest już za późno na ratunek dla tej rodziny. Forma tego filmu to jest thriller psychologiczny i tak naprawdę to są wydarzenia oparte na prawdziwych historii, na prawdziwych jakby faktach, natomiast ubrany w postać jakby takiego thrillera psychologicznego. A z perspektywy aktorki, jak wspominasz pracę nad tym filmem? Bo Janusz Habier, który gra główną rolę, powiedział, że była to dla niego wyprawa do Amazonii w trampkach. A dla ciebie? Dla mnie to była trudna praca, dlatego że ja dość długo się zmagałam z moją bohaterką, bo ja rzeczywiście nie byłam w stanie zrozumieć, dlaczego. Dlaczego ta kobieta na to pozwala? I dlaczego nie. Zostaje. I dlaczego zostaje przy tym mężu? Raz, nie chciałabym tu zdradzać całej fabuły, dlatego że ona skrywa pewną tajemnicę i te wydarzenia traktuje jako odkupienie swoich grzechów i winy swojej, w związku z tym też dlatego się godzi. Natomiast widzowie nawet po pokazach w Gdyni pytali, czy to jest wiarygodne, czy to jest możliwe, żeby nikt im nie pomógł, żeby tej kobiecie nikt nie pomogli, sąsiedzi, szkoła, żeby nikt się nie zainteresował. A ile jest takich sytuacji rzeczywiście, o których wiemy z faktów, z mediów, że takie rzeczy się obok nas dzieją i nikt nie zareagował. Natomiast ja już pracowałam z Tadeuszem Królem, robiliśmy taki film Zwerbowana miłość, gdzie grałam prostytutkę i on był też oparty na faktach, na prawdziwej historii, znaczy kanwą były prawdziwe wydarzenia. Natomiast tam grałam kolorowego ptaka, dość ekspansywną postać. Natomiast tutaj moja żona była bardzo skryta, skromna, wycofana i tak naprawdę mi było bardzo trudno pogodzić się z tym, że tak naprawdę moja osobowość musi gdzieś zniknąć. I ja usiłowałam się tak naprawdę schować i dać pole do popisu też Januszowi tutaj, no bo to tak naprawdę jest jego film i jakby jego bohater, przez niego opowiadamy cały ten film. Moja rola jest jakby rolą drugoplanową, służebną i tak naprawdę usiłowałam poskromić swój temperament i swoją osobowość. No właśnie, przy okazji Ostatniego piętra spotkałaś się kolejny raz na planie, jak wspominasz, z Tadeuszem Królem. I mówi się, że ten reżyser odkrywa ciebie na nowo dla polskiego kina. Czy też masz takie poczucie? To znaczy, on na pewno daje mi duże wyzwania, znaczy duże role do zagrania, ciekawe, interesujące, niejednoznaczne. W jakimś sensie odkrywa mój inny trochę wizerunek, ponieważ ja przez to, jak wyglądam, wiadomo, że aktor nie ucieknie od tego. W Polsce też jest tak, że bardzo często jesteśmy obsadzani bardzo mocno po warunkach, jeżeli się zagrało jakiś określony typ roli, albo tak drudzy reżyserzy czy reżyserzy cię widzą, to oni tak naprawdę chcą cię utrzymać w tym wizerunku. Tadeusz mi tutaj pozwolił zagrać w Zwerbowanej miłości prostytutkę, i wszyscy też się pukali w głowę, że ja mam za delikatną urodę, że mam za delikatne jakby w ogóle całą swoją fizjonomię, w związku z tym nie pasuję do tej roli. No i tu jestem mu bardzo wdzięczna, że on jakby na przekór też niejednoznacznie obsadza, prawda? I też sięgnął po Janusza Habiora, któremu przez wiele, wiele lat już funkcjonuje na naszym rynku i zdobywa nagrody i jest cenionym aktorem, natomiast żaden producent, reżyser nie zdecydował mu się powierzyć głównej roli. I w związku z tym no bardzo się cieszę, że Tadeusz jakby w taki sposób podchodzi też do pracy. Ty lubisz zaskakiwać widzów? No, ja lubię zaskakiwać przede wszystkim samą siebie. To znaczy, dla mnie aktorstwo to jest wcielanie się w różne postaci, jakby szukanie różnych kolorów. I być może dlatego ja mam, tak jak rozmawialiśmy tutaj troszeczkę o problemie z mediami i tego, że mnie tak nie ma, że ja bardzo często też staram się zmienić fizycznie jakby do roli, do postaci. Zdarzały mi się sytuacje jeszcze
grałam w teatrze, że przychodzili reżyserzy i nie poznawali mnie, nie wiedzieli, że to jestem ja, bo jakoś nie mogli sobie wyobrazić, że ja mogę grać cygankę i że mogę w tej roli w jakiś sposób być wiarygodna, czy tak jak u Magdy Piekosz w Senności grałam w rudej peruce, zupełnie zmieniona, żonę histeryczkę, więc staram się szukać sobie tych kolorów, no nie powiem, że jest łatwo, bo tak jak mówię, no my patrzymy jednak pewnymi kliszami, ta kinematografia nasza jest dość mała, prawda, więc bierze się raczej sprawdzone i pewne osoby do danej roli, no ale jak tylko mogę, to poszukuję i sam staram się sama siebie nie zanudzić. Mhm. To czym zaskoczysz widzów w kolejnym filmie, w którym zagrasz, którego premiera już w przyszłym roku w zbliżeniach Magdaleny Piekosz? To jest film, że po pierwsze gram taką swoją z kolei pierwszoplanową rolę, absolutnie pierwszoplanową, ponieważ moja bohaterka Marta, jakby cały film jest opowiadany z jej perspektywy. To jest osoba dojrzała już, prawie 40-letnia, która dopiero wchodzi w związek małżeński i zawiera relacje, ponieważ bardzo mocno jest związana ze swoją mamą. Nie odcięła pępowiny, ani mama, ani ona. Żyją w bardzo bliskiej więzi, symbiozie, jednocześnie się kochając i nienawidząc, przyciągając i raniąc. I teraz Marta poznaje mężczyznę, bierze z nim ślub i nagle się okazuje, że tej przestrzeni w związku jest bardzo mało, ponieważ tą przestrzeń zagarnęła gdzieś też mama i one jakby w zdrowy sposób nie potrafiły tego odciąć. I to jest bardzo, wydaje mi się, piękny temat, mam nadzieję odpukać, w niemalowane czy wmalowane, że nam się uda go przekazać w tej chwili. Ten film jest w trakcie postprodukcji, być może jeszcze będziemy mieli ze dwa dni zdjęciowe. Natomiast to jest bardzo subtelny film i wydaje mi się, że on dotykać może każdego z nas, bo większość z nas jest w jakiejś tam relacji z rodzicami. To jest film o późnym dojrzewaniu, ale też o odpowiedzialności, bo dzisiaj trochę mam takie wrażenie, są takie czasy, że jesteśmy dość mocno skoncentrowani na karierze, że znaczymy wtedy, jak mamy pewien poziom, osiągamy pewien pułap finansowy, bądź prestiż czy zawodową karierę. I tak naprawdę starsi ludzie, nasi rodzice często stają się jakąś taką przeszkodą, prawda? A to jest film o tym, że też trzeba za nich brać odpowiedzialność, że też to jest o pustym gnieździe, o tym, że dziecko, że ptak wyfruwa z domu. Więc wydaje mi się, że każdy z nas będzie mógł gdzieś znaleźć coś dla siebie. No i bardzo się cieszę, że Magda mi zaufała i powierzyła mi taką rolę opartą na niuansach, na subtelnościach, ponieważ ci bohaterowie się do siebie na przemian zbliżają i tak naprawdę wszyscy, cała trójka, bo to jest tak naprawdę swoisty jakby trójkąt miłosny. Moją matkę gra Ewa Wiśniewska, mojego męża Łukasz Simlat i tak naprawdę ten trójkąt tych ludzi, oni tak wszyscy mocno się kochają, a jednocześnie ranią. Przyciągają i odpychają. Chcą dobrze, ale nie w tym momencie, kiedy ta druga strona tego potrzebuje. W związku z tym no dość pracowaliśmy intensywnie. Jestem jeszcze ciągle w tym filmie. No i liczę, że on jakoś tak, że się przebije po prostu, że się będzie podobał. Mówisz, że jesteś ciągle w tym filmie. Dużo czasu musi minąć, żebyś wyszła z filmu, żebyś odwiesiła rolę na wieszaku i do niej nie wracała? Na pewno pierwszy tydzień po zdjęciach to jest taki moment, kiedy jeszcze jedną nogą jestem gdzieś w sztucznym świecie. Jak mówi moja córka 7-letnia, masz sztuczną rodzinę i czy teraz idziesz do sztucznego męża i dzieci swoich. I rzeczywiście przez moment tak jest, że jest mi ciężko w domu, że nie mam gdzie wytracić tej energii. Natomiast prawda jest taka, że ja też mam jakby inne zadania, a przede wszystkim jestem też matką i żoną, w związku z tym nie chcę obarczać swojej rodziny jakby swoimi rolami i usiłuję jakoś tak bezboleśnie dla nich powrócić do domu. Natomiast przez dość długi czas jeszcze gdzieś tam o tej postaci myślę, czasami tęsknię, czasami jest mi trudno się rozstać i w zależności od tego też, tak jak powiedziałam ci przed chwilą, że udzieliła mi się energia bohaterki, to znaczy ja sobie pewnie jako aktorka myślę, że tym pomagam, że jakby przejmuję wibrację danej postaci, to znaczy jeżeli gram skromną, cichą, zagubioną żonę, to ja staram się być w tym czasie, w tym okresie jakby taką osobą bardziej wyciszoną, gdzieś szukam tego koloru w sobie. Natomiast kiedy grałam prostytutkę, no nie ukrywam, że byłam osobą bardziej otwartą, rozbuchaną, może nie otwartą na kontakty seksualne poza domem, natomiast otwartą na drugiego człowieka, na imprezy, na szaleństwo, szukałam jakiegoś takiego innego koloru w sobie. Teraz byłam bardziej skupiona na rodzinie, na więziach, na pewnych relacjach i sama też jestem matką, sama jestem też
mamą córki i to mi dawało też do myślenia, jakby przeglądałam się, jakby, czy ja nie popełnię takich błędów kiedyś, czy ja jest, w jakiej ja jestem relacji, jak nasze życie się dalej potoczy. No i o pracy nad zbliżeniami powiedzieli, że była to dla Ciebie podróż sentymentalna, co było w niej niezwykłego? Niezwykła jest dla mnie sytuacja, kiedy wracam na Śląsk, bo tak naprawdę jestem Ślązaczką. Poznałam Magdę Piekosz, reżyserkę tego filmu, mając 19 lat. Spotkałyśmy się w studium prywatnym Doroty Pomykały, do którego, jak się okazało, chodził również Łukasz Simlat. W związku z tym jakoś tak się zdarzyło, że wszyscy pochodzimy z tamtych stron i tam się poznaliśmy. Jak przyjechaliśmy do Katowic, mieliśmy zdjęcia właśnie w Centrum Kultury, do którego chodziliśmy i marzyliśmy o tym, że może nam się kiedyś uda i może nam się uda dostać do szkoły teatralnej, filmowej i że będziemy kiedyś tworzyć i nagle się spotykamy w tym samym miejscu, razem w tym samym składzie, już jako ukształtowani ludzie, w jakimś sensie też artyści. No i to było dość dla mnie wzruszające, że w takiej ekipie, w takim składzie tam wróciliśmy i opowiadamy jakiś film, który wydaje mi się filmem ważnym, więc to była podróż sentymentalna. A gdy myślisz o Bytomiu, gdy myślisz o swoim dzieciństwie, to jakie pierwsze wspomnienia przychodzą Ci do głowy? Czy to jest dla mnie właśnie dom, dom, bliskość, to jest ten fundament, to jestem ja tak naprawdę, to znaczy to miejsce mnie ukształtowało. To, że te śląskie rodziny i to wychowanie, takie śląskie tradycyjne, polegające na tym, że żyło się tam w domach wielopokoleniowych, gdzie ta więź właśnie z matką, z babcią, z prababcią była bardzo silna, powodowało, że łatwiej mi było zrozumieć tą bohaterkę i jakby wejść też w film zbliżenia. Ale to przede wszystkim jest miejsce, które mnie ukształtowało i myślę sobie też, że to jest takie miejsce, które, w którym jest ogromny szacunek do pracy. I dla mnie zawsze sama praca jest większą wartością niż, tak jak mówisz tutaj, celebrowanie i korzystanie z tego. Cała ta otoka, ja nigdy nie marzyłam o tym tak naprawdę, żeby być gwiazdą, żeby przechadzać się po czerwonych dywanach i żeby mnie wszyscy podziwiali, tylko marzyłam o tym, żeby mieć interesującą pracę. I w takim sensie jestem szczęściarą i to mi się udało, bo jak nie mam pracy, to nawet sama ją poszukuję i sama, że tak powiem, sobie ją znajduje, czy sama produkuje tą pracę. Mhm. I to w Bytomiu zrodziło się to marzenie o byciu aktorką? Czy to przyszło jakoś później? Nie, to przyszło dopiero w liceum i to tak w ostatnich klasach, ponieważ ja marzyłam o tym, żeby zostać lekarką. I wydawało mi się, że na 100% pójdę na medycynę. Nawet byłam na kierunku biologiczno-chemicznym w liceum, przygotowywałam się na medycynę. Ale zbieg okoliczności spowodował też, że w tym samym czasie zachorowała moja babcia, potem druga babcia, dziadek. I ja dość dużo czasu spędziłam w szpitalu i już wiedziałam, że to nie jest miejsce dla mnie. To znaczy, że ja chyba nie dałabym sobie rady psychicznie w momencie, kiedy bym popełnił jakiś błąd. Bo umówmy się, kiedy popełnię błąd jako aktorka, oczywiście może on być w poważnych skutkach dla producenta, na przykład finansowy, bądź dla państwa, bo wyjdziecie z kina i trzaśniecie drzwiami. Natomiast lekarz przejmuje taką dużą odpowiedzialność za życie drugiego człowieka i to jest tak odpowiedzialna praca, że pomyślałam sobie, że z moją konstrukcją psychiczną, wrażliwością byłoby to dla mnie zbyt obciążające. Ale medycyna i aktorstwo chyba nie mają zbyt wielu punktów zaczepnych wspólnych, więc skąd ten przeskok z medycyny na aktorstwo? W jednym się leczy się człowieka, ciało, a w drugim leczy się duszę, więc może poprzez swoje filmy, oczywiście show business, film to jest rozrywka, ale gdzieś u podstaw tego też jest, przynajmniej jeżeli chodzi o taki europejski model kształcenia aktora, to jednak jest też w jakimś tam mikro chociaż części bycie artystą, czyli dotykanie i dawanie drugiemu człowiekowi jakieś pożywki i dla ducha. I w tym sensie jest to podobne, jest się blisko człowieka drugiego, bo zawsze mnie interesował człowiek i zawsze mnie interesowała energia ludzka i tutaj też mam szansę. No nie gram w serialu ani w filmie żadnym o lekarzach, może jeszcze to przede mną. Przyznałeś w jeden z wywiadów, żałowałam, że zostałam aktorką, żałuję codziennie, wiele razy dziennie. Że wiele razy dziennie, to nie wiem. Są dni, kiedy żałuję, że zostałam aktorką. Dlaczego? No, na brak pracy chyba nie możesz narzekać, no bo można żałować, gdy nie ma pracy, nie ma się co ze sobą zrobić, telefon nie dzwoni. Znaczy, tak mało ode mnie zależy w tym zawodzie, że jednak myślałam, że od aktora zależy więcej. Mhm. To znaczy, ja ciągle podlegam, moja praca podlega, znaczy to jest praca zespołowa i ja jestem zależna od tego. To znaczy, ja mogę wykonać swoją rolę, nawet dobrze albo źle.
jeżeli ją wykonam dobrze, to ja nie wiem, jak ją zmontuje montażysta, jaki kształt, jakie duble wejdą. I tak naprawdę jednak jest we mnie dość duża potrzeba, jak się okazało z wiekiem, decydowania i samostanowienia o samej sobie. W związku z tym czasami mi się wydaje, że fajniejszą pracą jest praca reżysera, który ma te narzędzia, prawda? I to jest jeden jakby powód, dla którego czasami się męczę. To nie tak, że ja narzekam, tylko czasami sobie myślę, Boże, dlaczego ja muszę tak bardzo się tutaj wszystkim podporządkować, scenarzyście, reżyserowi, producentowi, montażyście i tak dalej, i tak dalej. Dziś jakby jestem małym w sumie trybikiem. Poza tym wydaje mi się, że może ta rozmowa jest taka zbyt serio, ale wydaje mi się, że trafiłam na taki moment, że ten dobry czas dla polskiego kina odszedł, a ten bardzo dobry jeszcze nie nadszedł. To znaczy, że jestem w tym okresie pomiędzy tej transformacji. Teraz się tak naprawdę z roku na rok pojawiają coraz bardziej interesujące filmy. Myśmy musieli gonić Europę. Ja kiedy skończyłam szkołę teatralną, to zaczęły się pierwsze reklamy, pierwsze seriale, pierwsze produkcje telewizyjne tak naprawdę. I jakby ten rynek się zaczął dopiero przekształcać, tworzyć. Myśmy się troszkę pogubili w tym wszystkim, wszyscy po trochu. Teraz usiłujemy jakby się odnaleźć. Musieliśmy dogonić Europę, musieliśmy dogonić świat. A teraz tak naprawdę się zastanowić, co dalej i gdzie w tym iść. Wydaje mi się, że urodziłam się albo trochę za wcześnie, albo trochę za późno w takim okresie pomiędzy, ale widocznie tak miało być. Oprócz tego aktorstwa ty prowadzisz też studio postprodukcyjne i powiedz mi, czy to jest też efekt jakiejś pasji, zainteresowań, ciekawości tego, co jest z tyłu, czy bardziej jest to efekt pragmatycznego podejścia do życia i właśnie tego, że różnie z rolami bywa? Znaczy, to jest przede wszystkim przypadek. Przypadek w tym sensie, że ja pomagałam mojemu mężowi, który prowadził takie studio, z racji tego, że on ma świetny głos, pracuje głosem. I jakby też mieszkaliśmy we Wrocławiu, nie mieliśmy takiego dostępu do jakby studiów nagraniowych, do miejsc, w których on by mógł pracować, więc założył sam. Potem jak się przeniósł dla mnie, ponieważ ja zdecydowałam się przeprowadzić do Warszawy, dostałam tutaj propozycję w Teatrze Studio i przez kilka sezonów dość mocno byłam zaangażowana w tą pracę tu w teatrze i postanowiliśmy przyjechać. I jakby z poczucia takiego też obowiązku pomogłam mężowi. Potem się okazało, że to mnie bardzo też wkręciło, mówiąc potocznie, dlatego że właśnie ta potrzeba niezależności, to znaczy ja nagle dostaję też produkt u siebie, na który mogę mieć wpływ, to znaczy mogę mieć wpływ też na montaż, mogę mieć wpływ na dźwięk, na większą ilość czynników. To jest raz. Dwa, to jest oczywiście pragmatyzm, bo to daje takie poczucie niezależności i wolności. To znaczy, że ja mam gdzie wyjść do pracy, jeżeli ten telefon przez ileś tam tygodni, miesięcy nie dzwoni. Chociaż odpukać nie zdarzają się teraz takie sytuacje, czy w ogóle jakoś takie mam szczęście, że się nie zdarzają, ale no, gdyby takie były przestoje długie, no to ja zawsze mam gdzie wyjść. Nie muszę siedzieć w domu przyklejona do telefonu i teraz czekać i robić wszystko, żeby tą rolę zdobyć, prawda? Więc to jest duże poczucie bezpieczeństwa, a poza tym tam też mam szansę gdzieś realizować swoje pasje i swoje marzenia. Jasiu, ja Ci w takim razie jeszcze tego, żebyśmy mieli jak najwięcej okazji, żeby realizować te swoje pasje i spełniać te swoje marzenia. I trzymam kciuki za kolejne trudne i niejednoznaczne role. Bardzo Ci dziękuję. I bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki, miło mi było. A Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia już wkrótce podczas kolejnego wywiadu.